Do kin trafił właśnie najnowszy film Tomasza Wasilewskiego, Głupcy. I nie jestem pewna, czy pójdę na niego do kina, ale postanowiłam opowiedzieć o moim ulubionym filmie tego reżysera. I zresztą ten film, czyli W sypialni, był jego debiutem. Co prawda on chciał najpierw zrobić Płynące wieżowce, ale że to się odłożyło w czasie, to postanowił za małe pieniądze i tak naprawdę bez specjalnego budżetu i bez opłacania aktorów zrobić ten film. Mam takie porównanie między właśnie tym filmem, który mnie zachwycił, a Płynącymi wieżowcami, gdzie mam wrażenie, że temat przykrył film, gdzie pewne klisze i stereotypy no po prostu zagrały przeciwko temu filmowi, przeciwko jakiemuś uniwersalizmowi. Bardziej zdecydowanie podobało mi się W sypialni. Tytuł jest zwodniczy, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co dzieje się poza sypialnią. Jest to obraz kobiety, która uciekła ze swojego miasta i ze swojego domu i się tak naprawdę tuła. Wyjada rzeczy w supermarkecie, śpi w samochodzie albo umawia się z mężczyznami przez internet w ich domach, podaje im środki nasenne i tam na przykład się myje, czy właśnie również coś je, czasami ich okrada. Nie robi tego dla adrenaliny, tylko nie ma wyboru, nie wie co ze sobą począć, nie wie w ogóle jaką decyzję podjąć co do przyszłości. I tak natyka się na Patryka, któremu nie udaje się podać środków nasennych. Nasza bohaterka ucieka, ale wraca. Dlaczego? Bo zobaczyła w nim takiego samego zagubionego człowieka, jakim ona jest. Nie wiemy tego, ale z fascynacją ogląda się nawiązującą między nimi relację. I widzimy, jak właśnie zmienia się ekspresja naszej bohaterki. Na początku była ona chłodna, sztywna, z misternie upiętą fryzurą, w makijażu, czerwonych ustach, nieszczęśliwa, cierpiąca, a z czasem jakby zyskuje więcej luzu, lekkości, pozwala sobie na uśmiech albo nawet też na śmiech, na więcej ruchu. Uwielbiam obserwować takie zmiany. A Katarzyna Herman jest świetną aktorką. Wszystko widać na jej twarzy, po prostu każdą emocję i właśnie nie potrzeba jakiejś bardzo wyrazistej ekspresji. Ta wyrazistość może być w minimalizmie i właśnie jesteśmy bardzo blisko niej, obserwujemy jej twarz i no, u niej widać mnóstwo w oczach. I chociaż nie lubię takich porównań, to dla mnie jest to taka trochę polska Sophie Marceau, w ogóle są dla mnie jakoś też tak podobne wizualnie. No, jest to ogromny talent i świetna aktorka. Ja ją wstawiam w jednym rzędzie z takimi aktorkami jak Danuta Stenka, Agata Kulesza, Gabriela Muskała czy Dorota Kolak, która zresztą gra w tym najnowszym filmie Tomasza Wasilewskiego i z tego, co słyszałam i widziałam, no to rzeczywiście może dla niej warto byłoby jednak pójść. Dla niej, dla Łukasza Simlata i dla tych zdjęć. Ale myślę, że też to może być męczący seans, więc na razie go sobie podarowałam. Wolałabym takie filmy prostsze może, no, gdzie przede wszystkim właśnie temat czy jakaś kontrowersja, jak w tym ostatnim filmie, nie przykrywa tego, co najważniejsze. Nie wiem, na ile teraz to jest trochę rozdmuchiwane jakoś przez krytyków czy widzów. I być może nadal jest to film bardzo humanistyczny i bardzo blisko człowieka. Nie ma to jak dyskutować o filmie, którego się nie widziało. Chciałam tak jakoś zaznaczyć, od czego zaczynał Tomasz Wasilewski. Z ciekawostek główną bohaterkę miała grać Iza Kuna i to dla niej była pisana ta rola. Ja po zobaczeniu ostatecznej wersji z Katarzyną Herman sobie nie wyobrażam, że kto inny mógłby to zagrać i byłby to zupełnie inny film. Bardzo odkrywcze stwierdzenie. Tomasz Tyndyk niestety był trochę sztuczny i niestety dialogi przez to brzmiały czasami okropnie. Po prostu widać, że jakby przeczytane i wybijało to z filmu. No ale ogląda się to dla Katarzyny Herman i gdy mowa o ciekawych postaciach kobiecych, to u Tomasza Wasilewskiego zawsze można takie znaleźć i to jest właśnie ten jeden z przykładów. Jest to też po prostu świetna rola. No nie wiem, Katarzyna Herman w ogóle zasługuje na
jakieś takie szerszą rozpoznawalność, być może też za granicą. To jest format światowy. Mamy też tu jakąś opowieść o cielesności, podobnie jak Powodzenia Leo Grande. Wszystkie moje odcinki się zapętlają. Jest taka scena, gdzie bohater powtarza jej, żeby się nie chowała. Widać, że ona jest bardzo wycofana, jakoś nie połączona ze sobą, trochę jakby stała obok. Bardzo przyjemnie też i ożywczo ogląda się jej przemianę. Co prawda nie mamy 100% pewności, jak kończy się ta cała historia, ale możemy mieć nadzieję, że ona chociaż jakąś taką nitkę siebie złapała w końcu i może już jej nie zgubi. I akurat ja lubię to, że w tym filmie nie jest tak wszystko dopowiedziane. Podobno w Głupcach też jest podobnie i nie jest tak wszystko po prostu nam rzucone na kawa na ławę. Co prawda czasami ten zabieg ma ukryć pewne luki i no to też widzę, no Tomasz Wasilewski pisze swoje scenariusze, co ja ogromnie podziwiam i uważam, że brakuje dobrych scenariuszy w polskim kinie, jeżeli ktoś czuje się na siłach właśnie szukać jakichś swoich tematów i swoich historii, to jak najbardziej niech to robi, ale myślę, że jest to ogromnie trudne być scenarzystą też swojego filmu i jego reżyserem. Tomasz Wasilewski na pewno ma rękę do dobrych aktorów. Myślę, że umie ich poprowadzić. Zdjęcia i wizualia w jego filmach są wspaniałe. Ja jeszcze dzięki w sypialni odkryłam zespół Tune, a muzykę robił Leszek Możdżer, ale szczerze mówiąc nie bardzo w ogóle pamiętam, żeby tam była jakaś muzyka, czyli to było dobre tło. Tomasz Wasilewski ma też taką wrażliwość, która mi bardzo odpowiada i uważność. Był asystentem w teatrze, więc trochę czuć też jakieś takie teatralne spojrzenie na film. Trochę czekam na kolejny taki film, taki z mniejszym budżetem, to nie brzmi najlepiej, ale taki właśnie bardziej minimalistyczny. Tak mi się marzy, żeby Tomasz Wasilewski wrócił do korzeni. Albo zrobił coś zupełnie innego, bo też mi się wydaje, że przecież się ewoluuje z czasem i może już nie jest możliwy taki powrót. Zresztą właśnie, nie wiem, czy to nawet ma wielki sens.